Uczymy się różnych rzeczy, jak dbać o naturę i świat. Są zabawy, jak segregować śmieci i jak oszczędzać. A co ci się najbardziej podoba z tych wszystkich rzeczy? Jak zrobić sobie zdrowe śniadanie. No to w jaki sposób sobie zrobić zdrowe śniadanie? Nie wybierać rzeczy, które są niezdrowe. Najbardziej się podobała łazienka, gdzie mogliśmy się dowiedzieć, jak ważne jest oszczędzanie wody. Na przykład przy praniu możemy zaoszczędzić 20 litrów wody, używając, kiedy włączamy małe stopy. Można coś, kiedy się nie włącza, jak się myje ręce, się nie włącza na maksa, tylko na leciutkie. Nie możemy śmiecić, tylko sortować śmieci. Plastik idzie do żółtego, szkło do zielonego, papier do niebieskiego. Powiedzcie mi, dlaczego warto właśnie dbać o naszą planetę? Dlatego, że wtedy będziemy mogli mieć na przykład więcej jej jedzenia i możemy wtedy żyć, bo jakbyśmy nie dbali, to by i nas nie było. Na przykład, że jak widzę duże kartki papieru, to ich nie wyjdzie, to nie wywalam, bo mogę zrobić coś innego. Ja jak widzę gdzieś na ulicy na przykład jakiś śmieć, no to wtedy zbieram i trzymam tak długo w ręce, aż znajdę jakiś kosz i tam wtedy wrzucam, no i też segreguję przy okazji. Ekoeksperymentarium to nie jest taka wystawa za szybą, której nie można dotknąć, wręcz przeciwnie. Tutaj czekają na nas przeróżne korbki, kartony do układania, elementy do wyciągania i wkładania i chociażby w łazience mamy taką korbkę, która jak ją przekręcimy, to dowiemy się, że biorąc prysznic, a nie kąpiąc się w wannie, oszczędzamy nawet 700 litrów wody. Jak przełożymy sobie to na butelki wody wypijanej dziennie, no to jest to bardzo dużo. I wiele takich ciekawych informacji znajdziemy tutaj pod tymi różnymi ukrytymi elementami, więc zachęcam do tego, żeby przyjść do MCW w Opolu aż do końca września. Tu jesteśmy do 27 września dokładnie. Zwiedzanie jest bezpłatne, więc można dotykać, przekręcać, eksperymentować i uczyć się o klimacie. Wystawa w pełni nadaje się do recyklingu. Też nam na tym zależało, żeby nie puszczać słów na wiatr i mówić o ekologii, a robić wystawę z tworzyw sztucznych i plastiku. Dla nas to nie ma sensu. Więc jest ona wykonana z ekologicznych materiałów, z niebarwionej tektury, która świetnie wygląda, świetnie się sprawdza, co ważne jest wytrzymała, bo wystawę, przejechaliśmy z wystawą już praktycznie pół Polski, ponad 35 tysięcy osób ją zobaczyło, a nadal świetnie się trzyma, więc to jest najlepszy dowód na to, że ekologiczne materiały mają sens i również dobre zastosowanie w takim wystawiennictwie. Moim zdaniem przede wszystkim to, co zachwyciło mnie w Opolu, to otwartość mówienia i otwartość podejścia do edukacji ekologicznej. To jest mega super i jest to miasto, które bardzo chce edukować, co nas bardzo cieszy, które bardzo się angażuje w te sprawy, głównie odpowiedniego segregowania odpadów, pokazywania, że odpady to też surowce, że to, co wyrzucamy do śmieci, wcale nie musi być tym śmieciem, tylko czymś, co potem możemy przetworzyć, jeżeli tylko trafi do odpowiedniego pojemnika. I Urząd Miasta Opola na pewno jest bardzo zaangażowany w tę edukację od najmłodszych lat, co widać, bo już grupy tutaj na wystawie chodzą i nas to bardzo cieszy. W 100% z takim pełnym przekonaniem powiem, że w tym takim całym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi słowo edukacja jest chyba odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki i cieszę się niezmiernie, że możemy pochwalić się takimi pewnymi naszymi działaniami, które faktycznie wchodzą w ten obszar edukacji, czyli reużytkownia, pracownia muchy, odpaduchy, powstaje eko-butik, mamy edukacyjne place, zabaw też i w obszarze oświaty, a teraz właśnie ta wystawa. Forma tej wystawy jest taka, że można przyjemnie spędzić czas bawiąc się czy ucząc się poprzez zabawę, a z tego co wiem, wystawa pozostanie z nami do końca września, więc i dzieciaki, które pójdą do szkoły, również na nią się załapią. Ze swojej strony gorąco zapraszam. Na całej wystawie mam ekoedukatorów, którzy omawiają, pomagają zrozumieć pewne tajniki, jak zmniejszyć oddziaływanie na środowisko, a chyba najważniejsze w tej wystawie jest to, że uczymy, jak zapobiegać powstawaniu odpadów, jak mądrze robić zakupy, jak ograniczać konsumpcjonizm, który niestety jest wszechobecny na co dzień. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji to jest takie miejsce eksperymentów.
I ekoeksperymentarium to też jeden z naszych, jedno z naszych przedsięwzięć, w którym eksperymentalnie podchodzimy do ekologii, ale także do edukacji. Mamy nadzieję, że w trakcie wakacji rodzice z dziećmi, dzieci z dziadkami przyjdą tutaj i oprócz tej wystawy jeszcze zobaczą nasz plac edukacyjny, który jest równie powiązany z ekologią jak wystawa. I jest dla dzieci czymś, czego na co dzień nie mogą doświadczać, a tutaj mogą się świetnie bawić. Od godziny 8 do godziny 15 jest otwarta wystawa, natomiast plac edukacyjny jest otwarty od godziny 7, 8 do 19.